Siemano w kolejnym odcinku. Słuchajcie, tym razem robimy łucznik Lollingestone, czy jakoś tak to się mówi. Pamiętajcie, subik, łapa w górę, komentarz dla zasięgów, jak wam się podoba. Tutaj słuchajcie, sytuacja wygląda w ten sposób. Przyspieszone jest to oczywiście znowu, żeby nie marnować czasu za dużo. Najnudniejsze wyzwanie, jakie do tej pory trafiłem. Tak naprawdę nic tutaj specjalnego się nie dzieje. Jeden chyba tylko błąd tak naprawdę trafiłem, który też jakoś niespecjalnie przeszkadzał. Powiem wam tak, największy problem tak naprawdę tutaj jest tylko i wyłącznie jest nawigacja po tej mapie. Akurat po tym tutaj obozie, czy jak tam się nazywa. Jest strasznie zakręcony, zagmatwany. Tutaj znaleźć tych w ogóle ludzi to czasami jest też problem. Miałem właśnie taką jedną sytuację, jeden błąd, który powiedzmy nie do końca wiedziałem, czy gość jest na tej mapie, czy gdzieś jest poza nią, czy jak. I się okazało, że tak jak teraz ten gościu stoi tak jakby na krawędzi mapy, powiedzmy gdzieś tam no, u góry, powiedzmy sobie tam gdzieś tam na śniegu, gdzie my nie do końca możemy wejść tak naprawdę, no bo są te sople lodu. Tak samo gość tam był, tylko po prostu polac gdzieś tam na bok, nie wiem gdzie, czy tam mapa jest w ogóle, czy on gdzieś za tekstury wylazł. Po chwili po prostu wrócił, ja też zmęczyłem się trochę łażeniem w kółko, no ale w końcu wrócił, gdzieś tam nagle zaczął do mnie strzelać, więc fuksem go po prostu, że tak powiem, w swoim zasięgu miałem, więc jedyna rzecz, której tutaj warto tak naprawdę pilnować, to jest to, czy w ogóle macie dostęp do tych ludzi tak naprawdę, a cała reszta, przynajmniej w moim przypadku, bezbłędnie, więc to jest na plus. No i to jest standardowa rzecz, jest tak nudne wyzwanie, zobaczcie, jest tylko trafienie we wrażliwe punkty i zabójstwa trafieniami w głowę, czyli standard po prostu. Najpierw, wiadomo, wrażliwy punkt, potem głowa i tak to wygląda w kółko tak naprawdę. Uciążliwe tylko jest to, że ci wszyscy łucznicy mają taki jakiś dziwny movement. O, zobaczcie, tutaj mało brakowało, gość by spłonął od własnej strzały, więc na to trzeba uważać, no bo wtedy nie dostalibyśmy po prostu punktów. Tak jak mówię, no właśnie najprostsze tu jest tak naprawdę warunek zabicia tych wszystkich ludzi, natomiast najtrudniejsza jest nawigacja po tej mapie, czyli żeby się znaleźć, gdzie jesteśmy aktualnie, gdzie już byliśmy i tak dalej. Ja tu, przynajmniej ja osobiście miałem taki problem. Nagle zobaczcie, właśnie wychodzą mi ludzie, nawet nie wiem skąd tak naprawdę przyszli i tak dalej. Jeden z jednej, drugi z drugiej w ogóle. Generalnie dla mnie spoko, tak, bo i tak muszę ich znaleźć, ale takie trochę poczucie miałem, że w ogóle totalny rozpierdziel tu jest tak na tej mapie, ale to tylko może takie moje wyobrażenie. No i standard, znowu oczywiście, zobaczcie, znowu błąd. Najpierw powinienem mu trochę zbić HP, dopiero potem go unieruchomić, byłoby po prostu dużo, dużo łatwiej. I tak w kółko, tak naprawdę, do skutku. Najpierw wrażliwy punkt, potem głowa i tak, że tak powiem, przez te 5 minut tego poradnika robimy w kółko to samo. Dlatego, tak jak mówię, na obecną chwilę jest to najnudniejsze wyzwanie, no bo więcej, tak, no zobaczcie nawet teraz zresztą, więcej szukam, gdzie mogę iść i jak mam iść, niż tak naprawdę samego grania, samego wyzwania tak naprawdę, więc mega, jak dla mnie przynajmniej, mega uciążliwe zadanie. No ale wiadomo, odhaczyć to po prostu trzeba. Tutaj tak naprawdę jedyna rzecz, którą mogę wam polecić, jeśli o poradniku mówimy, no bo w sumie poradnik od tego powinien być, prawda? To jedyna rzecz, którą mogę wam polecić, to jest tak naprawdę po prostu się nie spieszyć z celowaniem, ze strzelaniem. No zobaczcie, właśnie tu jakieś dziwne warpy ci ludzie mają, ale to mniejsza z tym. Polecam się po prostu nie spieszyć, z tego względu, że bardzo dużo się po tej mapie biega, szuka i tak dalej, i ona, powiedzmy, no tak między 10 a 15 minut zajmuje takie przejście, przynajmniej mi na początku, jak w momencie, kiedy to nagrywałem, chyba 10 minut trwał cały ten poradnik, miał trwać, więc samego szukania jest dużo, przynajmniej nie było, tak jak mówiłem, natomiast dlatego nie możemy sobie pozwolić na po prostu błędy, na to, że na przykład właśnie nie zabijemy kogoś tak, jak powinniśmy. O, właśnie, a propos, jedno już zakończone. Więc jak widzicie, mamy też kilku przeciwników tak jakby w zapasie. Trzech albo czterech chyba jest, tak jak dobrze kojarzę. Trzech albo czterech, że nawet gdybyśmy, powiedzmy, trzy osoby zabili, powiedzmy, w nieprawidłowy sposób, to i tak jeszcze nic straconego, mamy jeszcze ewentualnie trzech tak jakby zapasowych, że tak się wyrażę. Natomiast, co nie zmienia faktu, że po prostu polecam uważać, bardzo uważać na to, jak strzelacie, nie spieszyć się przede wszystkim, no bo lepiej poświęcić, powiedzmy, dwie minuty ekstra na celowanie do kogoś, niż po prostu odpalać wyzwanie jeszcze raz, bo się spieszyło, nie? Więc tak to wygląda. No i to chyba tak naprawdę tyle w zasadzie, nie ma to nic skomplikowanego, mówię, nudne jak flaki z olejem, ale no zrobić to trzeba tak naprawdę. Tutaj zobaczcie, mało brakowałbym gościa trafił, w sensie nie tak jak powinienem i jeszcze bym to przegrał, więc zobaczcie, na spokojnie czekam, aż on zejdzie, dopiero wtedy finisher w łeb. Tak jak widzicie, spokój nas tylko może uratować.
No więc to by było wszystko, tak to wygląda. Pamiętajcie, subik, łapa w górę, komentarz do zasięgów. Następne filmy się pojawią już niedługo z kolejnych wyzwań. Do następnego, trzymajcie się, cześć.